Szanowni, dzień dobry. W tym nagraniu, w tym filmie chciałem zatrzymać się bliżej na zadaniu, które żeśmy rozwiązywali, ale może zanim się zatrzymam bliżej, to przeniosę się na przykład tutaj. Może tak będzie lepiej. Zadanie brzmi tak, mamy taką sytuację, jaką tutaj widzicie. I w te kółka połączone ze środkowym kółkiem w taki sposób, że tworzą się tutaj takie trójki, tak? To kółko, kółko żółte i to kółko, zielone kółko żółte i to kółko, niebieskie kółko żółte i to kółko i w końcu tutaj też. No i tych kółek jest, jak łatwo policzyć, 9 i mamy 9 cyfr od 1 do 9 i mamy wpisać w te kółka cyfry w taki sposób, żeby w każdym kółku znajdowała się inna cyfra. Innymi słowy, cyfry nie mogą się powtarzać. No i żeby suma cyfr znajdującej się w każdej takiej połączonej trójce, to znaczy tu i tu jeszcze nie pokazałem, żeby suma cyfr była w każdej takiej trójce taka sama. No i to zadanie rozwiązywaliśmy pod koniec lekcji, tam zostało jakieś 5 minut, no i tak naprawdę to zanim zdążyłem, no chyba się jednak pomniejszę po prostu, żeby nie zajmować tyle miejsca. O. Zanim zdążyłem skończyła się ta lekcja, zanim upłynęło 5 minut, to podeszły do mnie dwie osoby i pokazały takie dwa różne rozwiązania. Tak? No i rzeczywiście tutaj w środku jest jedynka i suma wszystkich tych cyfr w bocznych kółkach jest równa 11, razem z tą jedynką 12, a tutaj w środku jest piątka i suma cyfr w bocznych kółkach jest wszędzie różna 10. No i dość łatwo rzeczywiście jest wpaść na to, jak to zadanie można rozwiązać, ale jest pytanie, czy w ten sposób znajdziemy wszystkie rozwiązania i jak można to myślenie usystematyzować. No i pierwszy taki krok, który warto wykonać, to jest policzyć, czemu będzie równa suma cyfr w tych wszystkich kółkach. No i to będzie suma cyfr oczywiście od 1 do 9 i to można policzyć na piechotę, ale gdyby to było zadanie, które wymagałoby policzenia dłuższej sumy cyfr, no to łatwiej jest to zrobić za pomocą pewnego triku, mianowicie trzeba tą sumę podwoić i wziąć połowę z niej. No ale przy podwojeniu połowę z tego wyniku. Ale przy podwojeniu to można łatwo zauważyć, że ilekroć połączymy dziewiątkę z jedynką, dwójkę z ósemką, trójkę z siódemką, czwórkę z szóstką, piątkę z piątką i w odwrotnej kolejności szóstkę z czwórką i tak dalej, to dostaniemy 10. I takich dziesiątek, takich par, które razem tworzą dziesiątkę, jest 9, czyli w sumie w tym nawiasie jest 90, podzielić przez 2 to 45, a zatem suma cyfr we wszystkich polach musi być równa 45. No i na tej podstawie możemy zacząć systematycznie na ten temat myśleć, dlatego że no, mamy tutaj sobie te cyfry, no i coś musimy wstawić w środek. I po wstawieniu tego czegoś w środek, postawiłem tutaj taki x w środku. Po wstawieniu tego x-a w środek, to co zostanie, będzie się składało z czterech par zewnętrznych kółek. No i suma cyfr w każdej takiej parze musi być równa, no bo skoro jest równa po dodaniu x, to po odjęciu x od każdej takiej trójki zostaje para i ta suma w każdej parze musi być także równa. No a są cztery pary, więc skoro ta suma musi być liczbą całkowitą, no to to, co nam zostanie po odjęciu tego, co jest w środku, musi się dzielić przez
4, bez reszty. No, w takim razie możemy sprawdzić. No, będziemy coś odejmować, więc trzeba patrzeć na liczby mniejsze niż 45. No, taką liczbą mniejszą niż 45 to jest 44, więc jeżeli w środku zamiast x postawimy jedynkę, możemy sobie zabrać stąd tego x i postawić w środku jedynkę. Pach, 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 to muszę namalować tą jedynkę, tak? Dobrze. Namalujemy tu jedynkę. Przesuniemy ją może do środka, żeby ładnie wyglądała. No to teraz to, co zostanie, szukam par, które się dodają do 11. No ale łatwo jest znaleźć takie pary. No to będzie dwójka i dziewiątka, tak? Dwójka i dziewiątka, trójka i ósemka. Potem czwórka i siódemka. No i na końcu zostanie piątka i szóstka. No i otrzymaliśmy jedno rozwiązanie. No, jakie mogą być kolejne rozwiązania? Zobaczmy tutaj. No teraz zamiast x, co możemy wstawić? No, dwójki nie możemy stawić, bo 45 minus 2 to jest 43 i to się nie dzieli na 4. No, kolejną liczbą, która się dzieli na 4, to będzie po 44 40, czyli x powinno być równe 5. No i możemy tutaj zamiast tego x wsadzić w środek piątkę. No, jeżeli wsadzimy w środek piątkę, to już piątki nie możemy użyć w tych kółkach z boku. No ale tak, 40 przez 4 równa się 10, więc szukamy wśród tego, co zostało, par, które dają w sumie 10. No i to będzie znowu jedynka z dziewiątką. Jedynka z dziewiątką. Dwójka z ósemką. Dwójka z ósemką, trójka z siódemką, i czwórka z szóstką. No i to, jak widzicie, z dokładnością do tego, w których parach kółek znajdują się odpowiednie pary liczb, to jest to samo rozwiązanie, które rozwiązaliście, otrzymaliście jeszcze zanim lekcja skończyła się skończyć w ciągu tych kilku minut. No, pytanie, czy jest jeszcze jedno rozwiązanie? No, liczymy dalej. Następne po 40. Liczba podzielna na 4 to 36, tak? Czyli żeby dostać 36, to od 45 trzeba odjąć 9, czyli zabieramy stąd ten x i wstawiamy tutaj dziewiątkę. No i teraz 36 na 4 to jest 9, więc szukamy par, które w rezultacie dadzą dziewiątkę. No i widać, że to jest 1 i 8, 2 i 7, 3 i 6 i 4 i 5. No i dostaliśmy kolejne rozwiązanie, już trzecie. No i pytanie, czy możliwe są jeszcze inne rozwiązania, następne. Jak wyglądałoby następne rozwiązanie? No, cóż,
Następna liczba po 36, która dzieli się przez 4, to jest 32. No, ale żeby do 32 się dobrać, to od 45 trzeba by odjąć 13, a nie mamy tutaj do dyspozycji 13. Prawda? W związku z tym dalej już tych rozwiązań nie będzie. Można sobie narysować taką, o, wybrać sobie czerwony kolor i powiedzieć, że to jest niemożliwe rozwiązanie. Tak? No, w związku z tym te rozwiązania, które żeśmy otrzymali, to są wszystkie rozwiązania. No i w ten sposób jakby usystematyzowaliśmy, przepraszam, to ja muszę wyłączyć rysowanie kresek i wyrzucić tą kreskę. No i w ten sposób otrzymaliśmy wszystkie rozwiązania i żadnych nowych rozwiązań nie będzie. No i to są takie trzy, w którym w środku jest jedynka, a w środku jest piątka, albo w środku jest dziewiątka. Ciekaw jestem, jak się wam takie rozwiązanie podoba.